Oj widzowie, w poprzednim odcinku udało nam się włamać na konto Pennywise'a, ale nie mam w tym nic dobrego, ponieważ dowiedzieliśmy się tylko o złych rzeczach. Nie wiem co mam o tym myśleć, Pennywise chce zniszczyć totalnie Palionowo, chce zniszczyć nas. Ma tam jakieś różne plany, jak widzieliśmy na jego światach i w ogóle nie pozytywnie się to wszystko, że tak powiem, zapowiada. W dzisiejszym odcinku będę szukać jakiegoś rozwiązania tutaj na Palionowie, bo naprawdę przysięgam, nie wiem co mam z tym zrobić, nie mam pojęcia. Możecie dać mi znać w komentarzach, jak moglibyśmy go pokonać. Niby tam piszecie o różnych rzeczach, że on się niby jakiś boi bloków netherowych, czy jakiegoś kwarcu, nie, kurczę, coś tam było, już nawet nie pamiętam, ale no w sensie możemy coś takiego poszukać i ogarnąć coś, co może by go pokonało, ale szczerze mówiąc nie widzę żadnych możliwości na to, żeby go pokonać. Zanim rozpoczniemy odcinek, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Każda łapka w górę to większa szansa na to, że pokonamy Pennywise'a, a każda subskrypcja liczy się jakby dwie łapki w górę, które mogą pomóc w pokonaniu Pennywise'a, więc jeżeli chcecie pomóc, no to prawda, pomóżcie widzowie. Witam was oczywiście tutaj w moim domku, no tak troszkę smutno, przyznam szczerze, że troszkę mi jest smutno, że to tak wygląda, bo naprawdę chciałbym tutaj pokonać tego Pennywise'a i tutaj wyjść na jakiś poziom, w którym po prostu byśmy byli, no że tak powiem, jakby to powiedzieć, no potężni, żebyśmy mogli go po prostu pokonać, ale niestety nie możemy. Mam tutaj jakieś, ja w ogóle nawet nie wiem po co ja te rzeczy ze sobą noszę, już naprawdę, już się nawet go nie boję, odkładam nawet ten chleb, 9 poziom mam, ale dobra, chleb, albo nie, chleb odkładam, nic nie chcę nic mieć, ja nawet nie wiem, widzowie, ja... Potem w jakąś depresję. Leśny zamek. I o co chodzi znowu? No dobra, leśny zamek. Jaki my tu mamy leśny zamek gdziekolwiek? Nie wiem o co chodzi. To jest stara tabliczka. Leśny zamek. Czy mamy tutaj jakiś leśny zamek? Ej, ja pierwszy w ogóle słyszę o leśnym zamku, tak szczerze mówiąc, ale... Mamy tu jakiś leśny zamek? No jest ta, jak to się nazywa? Ten, ten zamek taki w... o właśnie to, jak to się nazywa? Ja nawet nie wiem jak to się nazywa, dżunglowa jakaś piramida opuszczona czy coś tego typu. Nie wiem, może chodzi o to, więc idźmy zobaczyć o co tutaj, czy to naprawdę o to chodzi. Wezmę sobie pochodnie tam, żeby cokolwiek widzieć. Nawet nie biorę itemów, jak się ten Pennywise pojawi nie mam czym walczyć, ale dobra. Tu, jesteśmy na dole, o co tu chodzi? Jest portal tutaj, ale dziwna akcja, czekajcie. 1.17? Co? Tu jest kropka, to wygląda tak jakby... To był portal do wersji 1.17 w Minecraft. Ej, co? Dobra, czekajcie, tu się takie rzeczy zapowiadają, ja się nie spodziewałem takich rzeczy. Dobra, nie wiem, chyba trzeba stanąć na tym czerwonym i nie wiem co. I kliknąć przycisk? Nie wiem, może tak. Ło! Widzowie, o co chodzi? Co to jest za miejsce? Co to jest za miejsce? Co to jest za świat? O co tutaj chodzi? Ej, co to jest? Czy my stąd wyszliśmy, czy to jest portal, z którego ja tutaj wyleciałem? Bo ja tak tutaj wyleciałem. To działa! Widzowie, to działa! Mamy portal jakiś w Palionowie. Tam było do 1.17, czy to jest wersja 1.17 Minecraft? No przecież są świeczki! Tego bloku też nie było normalnie w Minecrafcie. I tu są te rudy teraz nowe! Co jest grane, widzowie, na Palionowie pojawił się portal do wersji 1.17? Co jest grane? To jest możliwe takie coś? Ja mam strasznie w ogóle ciemną kamerę, muszę to poprawić. Dobra, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, bo strasznie jakoś ciemne to było. Teraz będzie lepiej nas widać. Ale dobra, co jest grane? Czy my jesteśmy na wersji 1.17 w tym momencie? W sensie, no tak głupio zadaję pytanie, no wiadomo, że jesteśmy. To jest jakiś blok, co to jest w ogóle za blok? Ja nawet nie wiem, co to jest za blok, czy ja jestem w stanie go wykopać. No ręką na pewno nie jestem go w stanie wykopać. Ale świeczki są! Ja nie mogę, co jest grane? Ja tak chciałem, naprawdę, znaczy chciałem, no jakby, ja bardzo lubię, mi się podoba ta wersja, po prostu chciałem sobie na niej pograć. To jest taki portal nagle napalony, dobra. Zjedźmy tą wioskę. I, o Boże, ale tragedia. Ale weźmy sobie łóżko, bo chcę mieć pomarańczowe jak zwykle, ja zawsze mam pomarańczowe wyro. Więc ogarnijmy sobie po prostu jakieś tutaj rzeczy. No i po prostu, no nie wiem co mam w tym momencie zrobić. Pewnie to, ten portal prawdopodobnie jest portalem, który dał, jakby stworzył ten Pennywise. Więc może to jest coś, co on chce nam pokazać. I może nas teraz przyniósł tutaj do takiego świata. Nie wiem totalnie jak mam o tym myśleć i co mam o tym myśleć, no ale całkiem możliwe, że o to chodzi. Dobra, no mamy pierwsze tutaj osiągnięcia, zbierane plony, zasadzone plony i tak dalej, więc bardzo fajnie. Tutaj odłóżmy to wszystko. Czy to już, to jest oczywiście max, a nie ma już... O nie! Dobra, nie chcę tych nasion, to jest totalnie mi niepotrzebne. Idziemy dalej. Dobra, w takim razie czeka nas tutaj, że tak to ujmę, jakaś przygoda i tutaj coś tutaj będzie się ukrywało na pewno, ale ten portal jest totalnie dziwny. Czegoś takiego nie było chyba w Minecrafcie. Znaczy na pewno nie było, a teraz pytanie, czy na 1.17 są takie portale? Też mi się wydaje, że nie i to jest właśnie najbardziej podejrzane w tym wszystkim. Wiecie co, ja sobie zabiorę jedną skrzynkę z tego powodu, że zawsze może być coś, jakaś potrzeba zostawienia tego, jakiejś skrzynki w czymś, więc weźmy sobie takie rzeczy. Ej, totalnie nie mam pojęcia,
co się w tym momencie wydarzyło. Naprawdę, jesteśmy na wersji 1.17, z tego wychodzi i możemy tutaj coś zrobić. Tylko pytanie, po co Pennywise chciał, żebyśmy tutaj byli? Mam nadzieję, że się dowiemy w końcu po czasie, no bo póki co jest mi to totalnie nieznane i nie wiem totalnie, co on chciał osiągnąć w ten sposób. No ale jakiś cel chyba tego ma, więc mi się wydaje, że się za jakiś czas dowiemy. Tylko pytanie... Pytanie, jaki to jest, bo ja naprawdę, no ciężko mi jest stwierdzić, co to by mogło być. Musimy zrobić sobie patyki, bo chcę sobie zrobić jakieś tutaj narzędzia, że tak to ujmę. Mamy tylko dwie deski, potrzebuję jeszcze jedną, dobra, tu się jakiś chłop położył do tego w ogóle. No nie, no zepsuł prawie... Dobra, przepraszam, uderzyłem villagera, on się troszkę z... ten, ale teraz już jest dobrze, już widzowie nie będę, obiecuję. Dobra, zróbmy tak i zróbmy sobie kamienne narzędzie jakoś na szybko. Tu jest kamień, więc musimy rozpocząć jakiegoś normalnego survivala, bo naprawdę totalnie nie wiem, co mam robić. A wyrzuciło mnie tak naprawdę na świat, na którym nic nie mam, totalnie. Nawet mi się level wyzerował, o kurze, to dobrze, że nie wziąłem rzeczy, bo pewnie by mi się usunęły. Dobra, to całe szczęście, że nic ze sobą nie zabrałem. Możliwe, że to jest jakaś lekcja, którą chce nam dać na przykład Pennywise i sprawić, żebyśmy po prostu jakby się nauczyli czegoś, może on chce nam coś pokazać, a my do końca tego nie rozumiemy, nie wiem, to się wszystko okaże tak naprawdę, zobaczymy. Ja mam nadzieję, że ja mogę swobodnie wracać tam z powrotem, bo niby ten portal jest, nie próbowałem wejść, ja jakby, no nie chcę póki zawracać, jakby, bo nie wiem, co to może się zdarzyć, może ja muszę się do czegoś przygotować, może ten portal przyniesie mnie w inne miejsce i może dobrze byłoby na razie nie ryzykować takimi podróżami przez portale i lepiej będzie chyba, jak tutaj po prostu coś zrobię, przygotuję się i dopiero jak będę miał jakieś itemy, to będę przechodził gdzieś tam przez te portale, bo naprawdę wydaje mi się, że no, niemądrym byłoby pomysłem teraz robić tutaj jakieś, że tak ujmę, podróże w czasie. Dobra, zróbmy tak, zamienimy sobie to miejscami. Tutaj, o kurczę, nie. Zróbmy sobie jeszcze motykę, z tego powodu, że motyka nam się przyda do zebrania więcej tego siana, żebyśmy mieli po prostu żarcie na pewno w takich ilościach, wiecie, że tak ujmę, sporych, bo... Żarcie jest nam mega potrzebne tutaj w tym momencie, bo nie mamy nic, więc musimy ogarnąć sobie taki zwykły... No nie, no, jestem zajarany, bo dawno nie grałem takiego survivala, a tutaj kurczę, bo tam już na Palionowie mamy mnóstwo rzeczy rozwiniętych, więc nie trzeba aż tak grać, a tutaj znowu zaczynamy od zera. Tylko pytanie, co Pennywise chciał nam przez to pokazać? Jestem mega ciekaw, naprawdę. Czy ja tutaj już byłem? Chyba byłem. O, weźmy sobie to w sumie, czemu nie? Tylko ten papier, w sumie papier jest niepotrzebny, nie wiem po co by mi był, więc... albo wiecie co, wezmę, chodź tutaj. Ogarniemy sobie jedną skórę jakąś krową, o są krowy nawet, i zrobimy sobie książkę i będziemy zapisywać jakieś notatki, to jest myślę dobry plan. No okej, okay, zabiłem krowę i akurat nie dostałem skóry, to taki pech mogłem tylko ja mieć, nie? O nie, na 3 ciosy naprawdę? No chodź tu! Dobra, mamy to i znowu nie wypadła skóra? No czyż to jest jakiś pech? No to jest jakiś pech. O, mamy tu lawę, dobra, to też warto pamiętać o tym. Przydałoby się zebrać jakieś żelazo też, żeby mieć jakieś, że tak ujmę, no, jak to się nazywa, narzędzia żelazne, jakieś wiadro i tak dalej, takie rzeczy są przydatne. Dobra, tam są jeszcze krowy, więc dobrze, bo potrzebujemy jakieś krowy. Tam są też owce, no ale owce to na razie nie są mi potrzebne. Dobra, proszę, daj mi skórę, jak mi nie dasz skóry, to naprawdę się popłaczę chyba, nie? Nie daję skóry, no nie wiem, widzowie, to jest, czy ja w tym momencie zostałem oszukany w Minecraft, czy może na wersji 1.17 nie da się dostać skóry z krowy, no nie wiem, no wydaje mi się, że powinno się dać, to było przecież normalne, że się dało, a teraz nagle się nie da? Nie wiem o co chodzi, widzowie, ale mi się to totalnie nie podoba, że jest taka sytuacja, jeszcze dodatkowo... Ptaki to mi za oknem tak grają, a ja myślałem, że to jest w tej grze, kurczę. Ja nie wiem, czy słychać te ptaki w ogóle na mikrofonie, ale ja wiecie, mieszkam na wsi, no to ja tu mam mnóstwo ptaków, ale miałem wrażenie, że to w słuchawkach słyszę, nie? To jest taki dźwięk, taki jakby to było właśnie z gry, a to w ogóle nie jest z gry. Mnie tak faktycznie ptaki mi... Dobra, w końcu mamy skórę. Faktycznie tak ptaki mi nadają za oknem, dobra. Zróbmy sobie w takim razie książkę. Dobra, dobrze pamiętam, że tak się robiło. I teraz potrzebujemy jeszcze pióro. Kurczę, tam była kura, mogłem ją zabić, bym miał już... ale tu też jest kura, dobra. I potrzebujemy jeszcze torbiel, więc będziemy musieli znaleźć jakieś te... Dobra, mamy idealnie, mamy ten. I jeszcze potrzebujemy torbiel. Gdzie jest torbiel? Czy ja tu znajdę jakąś taką, jakby to powiedzieć, miłą kałamarnicę? To gdzieś w wodzie prędzej chyba, nie? No, znaczy, no na pewno w wodzie, przecież one nie występują poza, że teraz walną głupotę. Nieważne, widzowie, nie było tematu, nie powiedziałem tego, udajcie, że tego nie słyszeliście. Pytanie teraz, czy tutaj jest szansa w ogóle na spotkanie czegoś takiego, bo wydaje mi się, że niekoniecznie. Dobra, mamy tu żelazo, więc weźmy od razu, jak już mamy. Nie przechodźmy obok żelaza obojętnie. Mi ogólnie wersje 1.17 mega się podobają te rudy. To jest moim zdaniem tak dobrze zrobione, to tak dobrze wygląda, że mi aż się chce grać na tej wersji, naprawdę. No nie wiem, możecie dać znać w komentarzach, co wy sądzicie o tej wersji.
i jak wam się podoba właśnie ten Minecraft 1.17. No bo mi się osobiście mega podoba. Ja uważam, że ta wersja jest jedną z lepszych wersji i ogólnie tak do grania jest bardzo, bardzo przyjemna. Dobra, czy tam jest kałamarnica? Dobrze, widzę, jest kałamarnica, okej. Okay. Ogarniemy sobie teraz książkę na jakieś notatki i po prostu będziemy zapisywać dzień po dniu, co tutaj się dzieje tak naprawdę, bo to jest, myślę, bardzo ważne. Okej, okay. I tu zabijmy ją, mamy jeden torbiel, to nam wystarczy i robimy tak. Jedno pióro, torbiel i książka. Mamy książkę do pisania, super, możemy zapisać. Dziennik podróżnika. Niech będzie dziennik podróżnika. Mamy tak, dzień pierwszy. Jestem na nowym świecie. Na wersji 1.17. Dobra, coś takiego. Jeszcze dopiszę zadanie pierwsze. Albo nie. Zadanie na dziś. Zebrać początkowe itemy. Dobra, kropka. Mamy pierwszy dzień zapisany, to co dzisiaj robimy. To jest ważne, trzeba prowadzić taki dziennik, bo nigdy nie wiadomo kiedy on się przyda, a może być tak, że ktoś go kiedyś odnajdzie, no i by wiedział wtedy, co ja bym tutaj robił i tak dalej. Ja w ogóle nie wiem, czy ja mogę wrócić przez ten portal. Mam nadzieję, że tak, aż se herbaty łyknę, bo mi zaschło w gardle. Dobra, widzowie, musimy się rozejrzeć po terenie, bo tutaj możliwe, że coś znajdziemy za jakiś czas i byłoby nawet całkiem wskazane, by tutaj znaleźć coś, bo no tak trochę smutno jest, jak tutaj się nic nie znajduje, a fajnie by było jednak, że tak ujmę, coś znaleźć, bo... To są takie, wiecie, to są takie żmudne początki, ale jednak bardzo ważne, ponieważ, znaczy początki, ja nie wiem, bo ja myślę, że wrócimy do Palion, znaczy na pewno wrócimy, ja nie spocznę, póki nie wrócę, więc wrócimy, bo tam są nasi kumple, więc trzeba tam wrócić koniecznie, więc spokojnie, nie przejmujcie się, widzowie. Obiecuję wam, że choćby nie wiem co, choćbym miał nie spać dniem i nocą, wrócę na Palionowo, obiecuję. Dobra, ryzykowny skok. Bardzo ryzykowny, tym bardziej, że prawie zginąłem. Dobra, to było bardzo niebezpieczne, nie mogę tego powtarzać, widzowie. Ostatni raz taki skok. Już więcej takich nie będzie, obiecuję. Dobra, weźmy, mamy 10. Ogarnijmy sobie jakieś początkowe rzeczy, jako że mamy żelazo, to ogarnijmy sobie wodę właśnie, bo mi jest najbardziej tego, z tym problem mam, że nie mając tej wody, nie mogę tak sobie... O, tam jest miedź, o kurczę, pierwszy raz widzę miedź. Nie mając tej wody, nie mogę tak sobie skakać właśnie z wysokości, a... Bardzo mi tego brakuje, szczerze mówiąc. Dobra, weźmy sobie węgla więcej. Bo co za mało węgla, co za... Znaczy, od przybytku głowa nie boli, o, tak to się mówi. Mówi się, co za dużo to niezdrowo i od przybytku głowa nie boli. Dwa powiedzenia, które siebie wykluczają, bardzo to lubię, naprawdę. Mega fajne powiedzonka. Nieważne, zróbmy to wiadro na start. Mamy wiadro wody, uwaga, znaczy jeszcze nie wody, ale mamy wiadro i wody w tym momencie. Może z tej, bo tu się to wyrówna, okej. Okay. Super, i zjedzmy sobie chleba jeszcze. No i też od razu bym sobie przerobił ten całe to siano, które mamy na właśnie chleb, żeby mieć go pod dostatkiem. Bo na co nam to siano, jest nam totalnie niepotrzebne. Aż nam dwa zostały, pozbądźmy się ich, nie są nam potrzebne. Chociaż nie, wiecie co, jednak wezmę, ponieważ może później jakaś krowa czy coś do oswojenia by była. Jednak sobie weźmy i zróbmy sobie też więcej pochodni, żebyśmy mieli tak może z 5, to jest to, co nam wystarczy. Możemy się też, wiecie co, możemy zrobić też coś takiego, że zrobimy drugie wiadro i w drugim wiadrze ogarniemy sobie... Aha, już zrobiłem drugie wiadro, no tak, przecież. Weźmiemy sobie tą lawę, która tutaj jest, bo zauważyłem, że tutaj gdzieś sobie wypływa i fajnie by było w sumie chyba sobie ogarnąć jej trochę. Dobra, przeskoczmy tu, super skok, bardzo mi się to podobało. Mam nadzieję, że wam również, widzowie. Dobra, przejdźmy tutaj, czy ja tam się... Dobra, prawie spadłem, ale spokojnie, nie spocznę, tak jak obiecałem. Dobra, wejdźmy tu do góry. Postawmy tak, wejdźmy tu jeszcze wyżej. O! No! Okej, rozwaliliśmy. Weźmy tak. Okej, mamy to, widzowie. Możemy zeskoczyć teraz na dół, zrobić wiadro. Super. Bardzo dobrze, bardzo dobry skok. Sam sobie musiałem pogratulować, bo wy nie jesteście w stanie mi teraz pogratulować. Ale spokojnie, możecie pogratulować mi w komentarzach. Dobra, wyrzućmy ten kilofon, jest mi niepotrzebny. I bierzemy to wszystko i idziemy szukać dalszych jakichś naszych, że tak powiem, miejsc do, że tak powiem, osiedlenia się. No bo jednak jest, teraz jest dzień, ale za niedługo będzie noc. Przydałoby się mieć jakieś spokojne miejsce na sen, więc ogarnijmy sobie coś, bo kurczę, to jest taka pustka, to naprawdę nic więcej nie ma, tam była to jedyna wioska, którą mogliśmy znaleźć. Trochę
smutno, trochę smutno. Liczyłem na coś więcej. Tu jest węgiel, to tego nie chcemy już, bo mamy na razie węgiel. Ja bym bardziej potrzebował tego żelaza, bo mam jedno żelazo, a przydałoby się go zrobić trochę więcej, no bo jednak by się przydało, no po prostu, przydałoby się. Nawet nie znajdę wam argumentu, dlaczego by się przydało, po prostu żelazo jest jedną z najważniejszych surowców. Weźmy sobie, zróbmy krzemień od razu. Super, mamy to, możemy zrobić sobie od razu z tego jednego żelaza, a resztę żelaza, którą znajdziemy, przeznaczymy już na jakieś, że tak powiem, itemy. No ale, kurczę, tu naprawdę nic nie ma, musimy pójść na bardziej otwarty teren, bo tutaj to chyba niespecjalnie znajdziemy cokolwiek. Wydaje mi się, że raczej będzie dosyć ciężko znaleźć. No, albo wiecie co, bo już mam 17 minut odcinka, to jest dosyć duże, więc w sumie po prostu zakończę odcinek w tym miejscu i po prostu widzimy się na następnym odcinku, w którym dalej będziemy kontynuować naszą tutaj przygodę. Ja się tutaj może zaszyję w tym miejscu, to jest w miarę, chciałem powiedzieć, bezpieczne miejsce, no jest bezpieczne, to jest bezpieczne miejsce, tu się zaszyjemy, no i co, po prostu żegnam się z wami, widzimy się w następnym odcinku, w którym mam nadzieję, że znajdziemy coś więcej niż to, co teraz mamy, no bo póki co jest lipa. No ale trudno, musimy się dowiedzieć, co tak naprawdę Pennywise od nas chce tutaj w tym miejscu. I tyle, trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Pozdro, pa pa.